Ten koncert to jest olbrzymia dawka emocji. Wydawałoby się, że przede wszystkim dla mnie jako dla córki bohaterów, czyli Anny Jantar, Jarosława Kukulskiego, moich rodziców. Ale tak naprawdę okazuje się, że te utwory i cała historia dramatyczna, tragiczna, ale też czasami pełna miłych, ciepłych, radosnych wspomnień, porusza wszystkich występujących na scenie, tych, którzy są na publiczności, słuchaczy, którzy znają historię, tych, którzy ją poznają, więc jest w jakimś sensie uniwersalna. Objął mnie, więc teraz już wszystko wiesz. Jest to piękne miejsce i piękna sala dla mnie, wymarzona i wreszcie idealna. Wcześniej ten koncert odbył się w Opolu, raz na warszawskim Torwarze, ale naprawdę mam wrażenie, że dopiero w takiej sali można przeżyć go tak jak trzeba, skupić się, zobaczyć też tę narrację, a narrację stanowią przyjaciele moich rodziców, którzy opowiadają o nich i ich wspominają. Jest to wszystko naprawdę ze sobą pięknie połączone i tworzy całą historię. Adam Sztaba zrobił przepiękne aranżacje orkiestrowe, symfoniczne, ale też nie brakuje w nich takiego pazura big bandowego, nawet czasami rockowego. Jeśli chodzi o panie, to jest Kasia Kowalska, Ania Rusowicz, Kaja i Dorota Miśkiewicz, a jeśli chodzi o panów, to jest Kuba Badach, Igor Herbut i Piotr Cugowski. Oprócz solistów mamy Orkiestrę Akademii Muzycznej w Krakowie, Orkiestrę Adama Sztaby, więc połączenie wielu podmiotów artystycznych i wykonawczych, którzy swoją osobowością, muzykalnością i talentem pokazują, że te utwory nadal żyją właśnie w nowych opracowaniach. Te wykonania są naprawdę przepiękne. Zawsze dla na przykład fanów mojej mamy nic nie zastąpi jej, ale dzięki takim koncertom te utwory mają szansę żyć na nowo. Założę się, że wiele osób sięgnie z powrotem po oryginał. Nie po to może nawet, żeby porównać, ale po to, żeby przypomnieć sobie, jak to zostało kiedyś wykonane. Ulic szukasz mnie w każdą noc, by mnie wyrwać z tłumów, zabrać mnie stąd, tam mnie nas otuli wieczorną mgłą. Od 31 października będzie można zobaczyć ten koncert na platformie VOD Play Kraków. Zapraszam bardzo serdecznie na to spotkanie. W tych czasach możemy chociaż tak z tą muzyką spotkać się z Wami.